ostatni stop na osie, idziemy pod granicę z Kapodem. Tam czeka nas walka o każdego dolara. Ubrany jestem jak Polaczek, chcę Polaczek, koszulka Polski. No i co, będziemy zrobimy wojenkę tak, żeby nie zapłacić ani tego dolara łapówę. Gotowi na wojnę? Tak! Idziemy! No to się cieszę. Hi. Yeah, yeah, but I'm not paid. I can stay here today, so no problem. But we need paper. Where can I find this? Okay. Ej, słuchajcie, wbiliśmy na tą granicę. Oni od razu zaczęli o jakieś tam o 35 dolarów czy coś. Za nami najpierw chcieli 2 dolary za pieczątkę. Ja trochę zrąbałem, bo zgubiłem papierek, który dają na granicy wjazdowej, więc musiałem zapłacić 5 dolarów kary, no ale to już o to się nie mogłem wykłócić. Ale jak przyjechała za nami jakaś grupa i tam było, no już tak zacząłem dodrzeć, no to było darcie mordy, nie? Było. Zacząłem krzyczeć do tych ludzi, żeby nie płacili ani dolara więcej, że dzwoniłem do ambasady francuskiej, do ambasady Polski w Bangkoku i tak dalej, więc później już nawet jak Chmieluska chciała pieczątkę, to tak. Oni, że na początku zapytali ciebie o 2 dolary, łapówy, a potem przeprosili, nie? Jak skojarzyli, tak. że pamiętają, że przepraszają, tak samo później jak to samo było, że to od ciebie chcieli. Tak. Powiedzieliśmy, że ty jesteś z nami, tak? To ja było dużo, żeby. Tak, nikt nie to oni po prostu trzeba drzeć mordę i puszczą was bez żadnej łapówki, bo oni nie chcą, żeby afera, wiesz, wykręciła się na... żeby inni ludzie słyszeli, że tak można. No ale teraz chwila prawdy, bo teraz będzie już największa ścieka. Granica kambodżańska. Aferka się kręci, jest już na sprawie 10 osób, wszyscy pogranicznicy pojechali, rozeszli się do domu, my zostaliśmy. Może Maniura jutro przyjedzie z jedzeniem, to będziemy mieli, żeby jeszcze jeden albo dwa dni tutaj posiedzieć. Nie, do wszystkich. Ale? Z małym opóźnieniem, ale meldujemy, że udało nam się dostać wizę do Kambodży. Darcie japy pana pogranicznika było niemiłosierne, ale wystarczyło iść w zaparte i po 3 godzinach przyznali nam wizę bez płacenia łapówek. Złapaliśmy już pierwsze autostopy w Kambodży, dojechaliśmy gdzieś 80 km wczoraj na stację. Pracownik na stacji mówił mega dobrze po angielsku, pozwolił nam rozłożyć namiot, wykąpać się, także jeszcze dał jakieś ciasteczka, także pierwszy dzień w Kambodży zaczął się super, miła odmiana dla tego, co było w Laosie. A teraz ciśniemy sobie trochę na południe. Ja muszę zajechać na jeden dzień do stolicy, rzucić wizę, zaaplikować o wizę do Rosji. Nie wiem, czy to będzie takie łatwe, no ale będę próbował. Mariana, jak wrażenia? Bardzo dobre. Chmieluska, jak wrażenia? Bardzo dobre. A ja muszę się pochwalić, że dzisiaj wstałem pierwszy przed dziewczynami. Szok. No i pierwszy zwinąłem namiot. No ale to tylko dlatego, że po prostu mam biegunkę i mnie przycisnę.
Słuchajcie, złapaliśmy stopa z ziomkiem, pyta się skąd jesteśmy, on mówi, że w sumie nie łapiąc, on sam się zatrzymał, pyta czemu my idziemy, pyta skąd my jesteśmy i my mówimy, że z Polski, on mówi, ja mam znajomego w Polsce, jedziemy, otwiera teraz restaurację, jedziemy do jego restauracji. Can you sing that song? What do you sing in the beginning? Ja obcieszę ślap, gdy oszesza oniesza, baby mnie na plus. Ziomek potrafi zaśpiewać autobiografię perfektu. Wygrał. Ale jak poznaliśmy tutaj kolegę i zaczął nam śpiewać autobiografię perfektu, no to byliśmy mocno zdziwieni. Na plecach porusza to. Tak, i z każdego kraju przyjąć pamiątkę, to tak, też. Ja wiem, no niemożliwe, ale zawsze można. Znaczy tak, przesłać stąd to raczej nie, bo kurierzy tutaj absolutnie koszmarnie działają. Nie wiem jak we Phnom Penh, natomiast jakakolwiek przesyłka do Kambodży to jest około 150 zł za kilogram przesyłki. I żadnej gwarancji, że to kiedykolwiek dojdzie, tak. A jak to się stało, że wybrałeś Kambodżę akurat? Przypadek. Mieliśmy dziesięciolecie firmy, tam z moją kobietą prowadzimy między innymi biuro rachunkowe w Warszawie. I po 10 latach postanowiliśmy zrobić prezent pracownikom, tym takim, którzy są z nami najdłużej od początku. Przyjechaliśmy, Ewa szukała jakiegoś tam kierunku, gdzie można by się wybrać. No i stwierdziła, że tam jeden z jej klientów, właśnie Marcin, on tutaj odpalił hotel, tam w Ratanaki. A, tam na północy, tak. No. I jakoś tak się zgadaliśmy wszyscy i stanęło na tym, że jedziemy do Kambodży. Musimy odczekać aż. No, kiełbaska tutaj. Tak, no z tyłu bekon. To pierwsze twoje wędzenie w Kambodży? Tak, znaczy drugie. Drugie. W zasadzie. A jak pierwsze? Pierwsze wędziłem w Ratanakiri i robiłem szynkę i piersi skóry. Moi drodzy, dojechaliśmy do Kapun Chap. Jesteśmy na moście łączącym Kambodżę wschodnią z zachodnią. I wyobraźcie sobie, że to jest pierwszy most, który połączył te dwie części Kambodży i został on wybudowany w 2001 roku. A do 2001 roku cały transport ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód transportowany był specjalnymi barkami, promami i łodziami. Całkiem szeroki ten Mekong. Słoiki, a właściwie dzbany. Pełno dzbanów i to nie jest tylko jedno miejsce takie. Tutaj jest właśnie taka grupa tych zabytków, jest też ich dużo więcej, 10-20 km dalej. No i takie dzbany mają ponad 2,5 tysiąca lat i według archeologów są, właśnie mają, nie ma jednej zdecydowanej teorii, są różne twierdzenia i właśnie pierwsza taka główna jest, że służyły one do transportu dla kupców, transportu żywności, no i różnych produktów, a druga i bardziej prawdopodobna jest taka, że chowali w nich
zmarłych. No zmarłych tu nie ma, jest za to jakaś woda i jakiś gnój. No ale właśnie rzucali szczątki do środka, przykrywali wiekiem. No jeżeli to prawda, no to jesteśmy na jednym wielkim grobowcu. Pożegnałem. Jak może, mogliście zobaczyć, miał taki woreczek ze sobą, to jest hajs, około 7 tysięcy dolków, za które właśnie sprzedał tą swoją furę i kierowca już się tak naprawdę zmieniał dwa razy. O, a teraz nowy właściciel, zapraszam je do środka. Chyba jedziemy dalej. Teraz zobaczymy, czy zakup był warty. Chyba szybko daleko nie zajedziemy. ควายเท่าพอควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตโอแมงมุมเอ้ยขยุมหลังคาแมวขโมยกินปลาหมากัดกระพุ้งก้น
Witaj! Ale to był zajebisty transport. Co z tego, że bardzo powolny, co z tego, że przez prawie cały dzień zrobiłem mniej niż 100 km, ale było mega. Co z tego, że dupa mi śmierdzi cała benzyną, bo siedziałem na baku z paliwem, ale dalej mogłem jarać szlugi, żadnemu kierowcy to nie przeszkadzało. No i w sumie to jest takie zajebiste w tych krajach drugiego, trzeciego świata, że jest ta wolność, nikt ci nie mówi, jak masz żyć, że uważaj na siebie, uważaj tutaj ten. No więc chyba z tym będzie mi najgorzej wrócić do Polski z takim przeświadczeniem, że chcę robić, co chcę. Widzicie to? Tak, w namiocie to chyba jeszcze nie miałem nigdy urządzone. Wygląda typowa restauracja w Laosie. Teraz pewnie pani kucharka będzie na mnie patrzeć, jakbym opisywał wam kromal z demorem. No ale zobaczcie. Laotańska zupa, nudle, mięsko, jakieś, nie wiem co to jest, jakieś zielone, pietruszka czy coś. Często jest też pomidor, jakieś kawałki cebuli. Do tego ekstra mamy talerzyk z zielskiem, jakaś fasolka. Nie wiem co to jest, tu jest kapucha, często też, o i limonka. Tym razem zapłaciłem 10 tysięcy, zwykle kosztuje około 15, czyli pomiędzy 5 a 7,5 zł, tak można w przybliżeniu powiedzieć. Czyli tanio, pożywnie. Tu jest skwar. Dzisiaj chyba 36-37 stopni w cieniu, oczywiście słońce grzeje, no a mnie przede mną granica, już tam widać budynek, jeszcze niby jakiś kilometr został, no ale zaraz będę najbardziej skorumpowana granica, tak się mówi, i niestety no chciałbym bardzo powalczyć o swoje, ale jeżeli to zrobię, to wbiją mi pieczątkę w środek paszportu, w środek wolnych kartek, tak jak wbijali wszystkim, którzy walczyli o swoje i wywalczyli, ale ja tą łapówkę jestem zmuszony dać, bo jeżeli wbiją mi tak jak wszystkim, to niestety będę miał problem z wyrobieniem wizy do Chin, bo oni mają tam głupie przepisy, że musi być 6 stron pod rząd w paszporcie wolnych, żeby otrzymać taką wizę. I no głupio by było, gdybym musiał teraz nowy paszport wyrabiać i czekać na niego 3 miesiące, więc poświęcę te prawdopodobnie 7 albo 9 dolarów, w zależności tam, gdzie będzie taka potrzeba. Ostatnie parę dni w Laosie były naprawdę mega spoko. 4000 wysp, niestety nie nagrywałem za dużo, wybaczcie, ale byłem po prostu zajęty, ciągle kogoś spotykałem, tutaj Polka jakaś, tutaj Francuzi, Niemcy, jakoś ten czas mi tak szybko zleciał, że nawet nie miałem chwili, żeby włączyć kamerę. Bardzo popularne na tych wyspach są happy shake'i z zielonym dodatkiem i mushroom shake'i z dodatkiem, jakim sobie możecie wyobrazić. Ludzie sobie chwalą. Ja się wypowiadać na ten temat nie będę. A co? A tu już granica przede mną, więc schowam kamerę. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia w Kambodży.
No i sprawa wygląda tak, poszło bardzo szybko przez granicę, znaczy mi, bo jak już wiecie, Maciek z ekipą mieli trochę inne przeżycia i słusznie, i zazdroszczę im tego. Ja niestety nie mogłem sobie na to pozwolić, tak jak wam mówiłem, przez kartki w paszporcie. Za mną widzicie granicę, za mną, no, zapłaciłem najpierw $5 ekstra za pieczątkę wyjazdową z Laosu. Było to potraktowane jako kara za zgubienie kartki, bo zgubiłem kartkę, nie wiem, gdzieś włożyłem chyba do paszportu i mi wypadła jednego dnia, nie wiem, no w każdym razie nie dziwię się, że zażądali za to zapłaty i mogło się należeć. A przy samej wizie, wiza kosztuje $30, zapytali o 5, więc chyba pamiętali sytuację sprzed 2 dni, bo najpierw tak powiedziałem, ale przecież na stronie głównej jest za 30, wziąłem od niego z okienka te kartki, które mu przed chwilą dałem, widziałem jego minę, taki trochę, no nie, znowu będzie jazda, no ale odszedłem od tego okienka, wróciłem za 3 minuty, tak podejrzliwie na mnie patrzył, ja powiedziałem, tutaj 30 za wizę, a tutaj trzymaj tą piątkę, ale to za to, że pieczątka czy wiza będzie wbita dokładnie na tej stronie, a pieczątka na tej. No i tak się stało, on chyba też się ucieszył właśnie, że dostanie tą piątkę i nie będzie problemów. Kiedykolwiek w życiu miałem, gość trzymał mnie na fotelu jakieś 50 minut i przez 15 pierwszych minut to ja naprawdę nie wiem, co on robił, obcinał te włosy troszkę, potem jeszcze troszkę i tak nie zrobił tak, jak chciałem, więc ciężko się tutaj dogadać z lokalnymi ludźmi. I to co Maciek, ty powiedz o tym, co... Ja tu już od 3 razy po prostu, jak widzę, jak oni mnie golą, to biorę maszynkę, staję przed lustrem, golę, może 5 minut i potem się pytam gościa, ile się należy. Czasami wołają pieniądze, dzisiaj na przykład nic ode mnie nie wziął, ale w miarę opcją na krótko. Także lepiej pójść, ja to sobie kupię maszynkę i się sam będę golił. No, więc jak jesteście w Kambodży i chcecie coś od lokalców, powiedzcie 20 razy co chcecie, a oni tak zrobią to po swojemu. Takim na pasę takiego dostawczaka. Thank you. Kogoś częstuje szlugami, ja nie palę. Ale bardzo często oni, widzisz, na przykład chcieli kobiecinę, chciał tutaj wrzucić swoją, aż tylko po to, żebyśmy mogli usiąść tam i na fotelu. I bardzo często jest tak, że ludzie sobie nie wyobrażają, że na przykład biały człowiek mógłby wskoczyć na pakę, żeby przejechać albo coś, więc wiele razy myślę, że i z doświadczenia wiem, że się nie zatrzymują. A jak mówimy, że nie, dobra, spoko, to my na pakę, coś tam, nie ma problemu, to są tacy zdziwieni, ale też są zadowoleni, szczególnie w Ameryce Południowej się cieszą, jak gdzieś widzą białych na pakach, to pokazują, że okej, że fajnie, że się jeździ tak, jak jeżdżą lokalsi, więc to jest spoko, całkiem bardzo spoko. O kurde, łapaliśmy stopa.
Ale mnie nie w tą stronę. Czy... Auto stoi? Tak, stoją. Ja jedziemy z Polakami, bo na takim totalnym zadupiu Polacy nam się zatrzymali. Jedziemy, jedziemy. Patrzymy, a tu dziewczyny stoją. Mówimy, o, spotkamy się. Patrzymy. A one już coś złapały i odjeżdżają. Ale mam ciężki wysyk. A chcemy się tylko przywitać. Siema. Hej! Siema mordeczka. Hej! A myśmy was widzieli i mówimy, to idziemy się przywitać. No to nie, co? To nara. A to wy tam wracacie, nie tam? Nie, my zjedziemy do Strahem i tam skręcamy. Okej, dobra. Dobra. Da radę złapać coś? Na... Tak, tak. Okej. Tak trochę chaotycznie tam wyszło, bo biegłem z tym plecakiem, a się jeszcze zasapałem jak świnia. Chodzi o to, że łapaliśmy już na wypizdowie autostopa i zatrzymał się jakiś gościu i Maniek się pytał coś tam, a ci z tyłu, dwóch z tyłu siedziało parka i mówią, o, po polsku, może się zmieścicie, czy coś. I Maniek mówił, że po polsku, nie, weszliśmy do bagażnika. No i jedziemy, jedziemy tutaj pod taką świątynię ogromną. Patrzymy, a na drodze dziewczyny stoją, więc wyszliśmy z tego naszego pojazdu, idziemy się w stronę dziewczyn przywitać i widzimy, że one już na pakę wskakują, żeby odjeżdżać i tylko krzyknąłem tak na całe gardło, Chmielewska! No i się zatrzymali, uściskali się z maniurką, który ich nie widział miesiąc czasu i pojechali, mają przed nad nami jakieś ze 2-3 godziny przewagi. Bilety kupione drogo, za $10, ale to jest chyba na UNESCO, że warto niby. Były tutaj konflikty, a to później opowiem. Idziemy teraz, mamy 1,5 godziny tylko przed zamknięciem, żeby tam wejść. Can we go with you? Yes. Up? We here and go? Yes. Oh, thank you. Thank you. Stop. Rzędu. Jest dobrze. No i proszę, udało się elegancko na dwa skutery. Fart, no bo mówię, już 20 dolków było wydane. Maciek było zadowolony, było w środku siedział cały czas. Tak, dwa murzyny Oreo mi zrobiły. No mam tutaj przebite już, mamy przebite, więc bilet by się zmarnował. A tak, no to będziemy sobie mogli na spokojnie pozwiedzić. Hello. Chcę kałaszników. Very good. No generalnie jest tutaj dużo żołnierzy, mają kałasznikowy, bo tutaj kilkanaście lat temu ta świątynia jest bardzo blisko granicy z Tajlandią. No i kilkanaście lat temu były tutaj problemy, chyba doszło właśnie do jakichś strzałów, bo Tajowie mówili, że to jest ich, Laotańczycy mówili, że to jest ich, no ale jacy Laotańczycy, Kmerowie, ale wyszło w końcu po kambodżańskiej stronie, że to zostało. No i jakaś tam ugoda była pokojowa i już jest spokój. Ale na wszelki wypadek, wiadomo, broń się przyda. Kałasznikow, kałasznikow. Adem się umordował tą jazdą chyba. To chyba wychodzi na to, że jesteśmy z maniurą skończonymi durniami. Już żeśmy sobie nawet żółwika przybyli, bo żeśmy chyba $10 wydali, żeby zobaczyć coś takiego. Dramat. Istny dramat. Thank you.
Chciałem przed chwilą znaleźć trochę więcej informacji o tej świątyni, żeby wam powiedzieć, no bo wiadomo, że nie wiemy nic o tym miejscu. No, nie urodziliśmy się niestety alfami i omegami, żeby wiedzieć, że jest jakaś stara świątynia na granicy zaraz między Tajlandią a Kambodżą, na jakimś wypizowie. No ale niestety nie powiemy wam nic, bo mi roaming łapie tajlandzki, a ja mam kartę kambodżańską i nie działa mi internet. Powiedz jakiś kawał. Nic, no ale ja nie znam kawałów żadnych, bo nie lubię się śmiać i generalnie jestem bardzo smutnym, poważnym, zakompleksionym, małym człowiekiem. Jeden cukierek, a jeść się chce. Ale im się tu rozdupcyło wszystko. Nie mam tego internetu, ale tak z Mariuszem żeśmy popatrzyli chwilę na tą konstrukcję i w sumie doszliśmy do wniosku, no, że nowe to nie jest. Nowe to nie było, to zostało wybudowane na pewno jakoś ostatnio, tylko już ładnych parę lat temu. No nie za komuny. No nie za komuny. Zeszliśmy sobie z tej świątyni od drugiej strony i możecie zobaczyć, w jakich prowizorycznych domach tutaj ludzie żyją, właściwie na skalę tej góry, na której jest ta świątynia. Ale mają hamaki, bojają się, wyjebą go. Hello. Hello. Ludzie palą kadzidełka, to jakieś wierzenia i to mogę zrozumieć, ale czemu tyle dobrych szluk tutaj leży? O, marnotrawstwo. No ale nie zabiorę ich przecież. Ludzie mają różne wierzenia. Tam się kąpią dziewczyny, a tu chłopaki stoją i kibicują. Sabadi! Tak sobie myślę, Mariusz, że jak te ruiny są starsze od nas, no, to że one może jeszcze nas przeżyją nawet. Tak sobie myślisz? Powiem ci, bardzo zaskakujące, ale najbardziej nie mam, ale najbardziej zaskakujące jest to właśnie pierwsze stwierdzenie, że myślisz. Ja jestem zdziwiony. O, takie... Tobie się jeszcze nie udało, ale... Takie cuda to chyba tylko... Całe życie przed tobą jeszcze. Jeszcze może ci zaskoczy jakaś tam zapadka.